Oto do rzeczy Amazonki. Dziesiątki tysięcy rzek wiją się po tej żyznej krainie. Każda z nich w końcu łączy się z Amazonką we wspólnym biegu ku Oceanowi Atlantyckiemu. W Brazylii ta odnoga Amazonki podczas corocznych powodzi tworzy labirynt wysepek i wąskich kanałów przecinających lasy deszczowe. Bez trudu odnajdują tu drogę ci, którzy nazywają to niezwykłe miejsce swoim domem. Od wielu pokoleń ludzie mieszkają tu w zapadłych wioskach liczących od 5 do 20 rodzin. Prowadzą proste życie, żywiąc się tym, co złowią w rzece lub wyhodują w ogródkach. Każdego roku poziom wody podnosi się tu nawet o 18 metrów. Powodzie poważnie pogarszają warunki sanitarne w wielu wioskach leżących na brzegu rzeki. Przy podnoszącym się poziomie wody brak toalet zwiększa ryzyko różnych infekcji. Jednak w tej wiosce to już się zmieniło, bo Adwentystyczna Agencja Rozwoju i Pomocy w każdym domu zainstalowała toaletę. Wcześniej nie każdy miał toaletę. Miała ją tylko jedna rodzina. Trzeba było wychodzić na zewnątrz i znaleźć sobie jakieś miejsce. Teraz mamy toalety w domu. Jednak potrzeby tych odizolowanych społeczności wykraczają daleko poza urządzenia sanitarne. Aby dotrzeć z tej wioski do najbliższego szpitala, trzeba odbyć 8-godzinną podróż łódką. Innym jest jeszcze trudniej. Maria Lucia musi płynąć kanu aż 27 godzin, aby dostać się do Manakapuru, najbliższego miasta, gdzie zapewniona jest opieka medyczna. Gdy docieramy do Manakapuru, spędzamy tam tylko 3 dni. Musimy wtedy zrobić wszystkie zakupy, załatwić co się da i zaraz wracać. Bardzo trudno umówić się wtedy na wizytę u lekarza. W nagłych wypadkach tak długa podróż może zakończyć się śmiercią pacjenta. Aby temu zaradzić, ADRA wraz z lokalnymi partnerami ponownie uruchomiła dobrze znany projekt medyczny o nazwie Luzero, czyli po portugalsku niosący światło. Po raz pierwszy zainicjowano go w 1931 roku, kiedy to dwoje misjonarzy, Leo i Jesse Halliwellowie, postanowili zbudować mały statek misyjny, dzięki któremu mogli nieść pomoc medyczną w niedostępnych wioskach leżących na brzegach Amazonki. Ten pierwszy statek nazwali właśnie Luzero. Ci adwentystyczni pionierzy poświęcili 30 lat misji niesienia miłości i opieki medycznej na brzegach królowej rzek. Dziś w ramach nowego programu ADRY o nazwie Luzero po Amazonce pływa niewielka flotylla szybkich łodzi motorowych. W nagłych wypadkach zapewniają one opiekę medyczną i usługi transportowe. Dzięki temu projektowi niedaleko odwiedzanej przez nas wioski mieszka sponsorowana przez ADRĘ pielęgniarka udzielająca pierwszej pomocy. Kiedyś pirania ugryzła mnie w palec, więc udałem się do pielęgniarki. Skrzyczała mnie, bo zwlekałem cały dzień. Udało jej się zszyć palec, ale powinienem przyjść do niej wcześniej. Rana była odtąd dotąd. Przemieszczając się po rzece łodzią, pielęgniarka dokonuje bieżącej oceny stanu zdrowia mieszkańców, leczy zwykłe dolegliwości, takie jak biegunka, także opatruje rany. Ostatnio Maria Lucia po raz pierwszy w życiu przeszła profesjonalne czyszczenie zębów. To było dobre. Dziękuję Bogu, bo mieszkam bardzo daleko od miasta, to jest bardzo pomocne. Łodzie z flotylli Luzero służą niesieniu światła Bożej miłości mieszkańcom Amazonii. Dziękujemy Wam za toalety, których wcześniej nie mieliśmy. Dziękujemy też za pielęgniarkę, która wykonuje wspaniałą pracę. Dobrze, że mieszka tak blisko nas. Gdy jesteśmy chorzy, gdy potrzebujemy leków, możemy się do niej udać. Pomoc jest w zasięgu ręki. To dla nas wielkie błogosławieństwo. W brazylijskich lasach deszczowych Amazonii i na całym świecie Adwentystyczna Agencja Pomocy i Rozwoju zmienia życie ludzi, troszcząc się o ich podstawowe potrzeby. Przyłącz się do nas, by pokazać światu istotę natury Boga, Jego miłość.